Cześć, witajcie. Dziś serdecznie Was zapraszam na materiał, gdzie pokażę Wam, jak prawidłowo ustawić kocioł na ekogroszek na sterowniku Argo Speed Max i na palniku oczywiście SV200 z firmy Technics. Następnie sobie serdecznie Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jest to dla mnie bardzo istotne. Zostaw oczywiście łapkę w górę, zostaw komentarz, a my przejdźmy do meritum dzisiejszego materiału, jakim jest oczywiście omówienie ustawień. Zobaczycie, jak prawidłowo powinien wyglądać płomień i cały proces spalania, aby to oczywiście miało ręce i nogi i żeby było oczywiście ekonomicznie oraz czysto w kotle. Także przejdźmy do meritum dzisiejszego materiału. Oczywiście mamy na kotle 60 równe stopni. Kocioł pracuje z mocą 50%. Oczywiście kocioł, który ja posiadam, ma moc znamionową 16 kW, ale palnik jest 15, a 24 kW. No i zobaczcie, jak ono jest oczywiście ustawione. I oczywiście tutaj mamy sterownik, który ma bardzo dobry algorytm PIDU, który pozwala bardzo dobrze przeprowadzić cały proces spalania razem z BCA02 Eco i jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, gdzie też zobaczycie oczywiście to po wykresach. Przejdźmy oczywiście do ustawień, zobaczycie właśnie, jak się pali ekogroszek, jak być oczywiście powinno. Zobaczmy, mamy menu dmuchawy. I tutaj przy tym palniku nie bójmy się dmuchać. Musimy tutaj fajnie dużo dmuchać, żeby nie zabrudzać naszego rusztu, który właśnie znajduje się nasz żar. Także jak to ważne, żeby tutaj dmuchać, żeby miało to wszystko ręce i nogi i minimalny wentylator, najlepiej ustawić minimalnie 35% i nie mniej, bo jest to bardzo ważne. Tu musi być najmniejsza, jaka może być wartość, 35%, moim zdaniem oczywiście. Także tak to wygląda. To jak widzicie, menu podajnika jest. Ja mam taką regułę, że zawsze, czy to przy tym sterowniku, czy przy innych, stosuje minimalne podawanie 10 sekund i zależy właśnie, jaki mamy motoreduktor, wtedy dostosowuję sobie przerwę. Tu oczywiście mam przerwę 40 sekund i to też zależy właśnie, jaki mamy proces spalania, czy na przykład chcemy mieć długi płomień, czy krótki, jako właśnie też chcemy generować moc naszego kotła. Także jest to bardzo ważne, ale przy algorytmie PIDU w tym sterowniku algorytm sam nam po prostu wylicza, ile mamy podawać sekund oraz jaką mamy mieć przerwę. On to oczywiście za nas to wszystko robi, także jest to bardzo, bardzo intuicyjny teraz soft, a wy właśnie widzieliście, jak się to wszystko pali. Mamy jeszcze współczynnik paliwa 10,5 kg, mamy to oczywiście seryjnie i jak najbardziej to wszystko tutaj się nam zgadza. Przejdźmy jeszcze oczywiście do wykresu, zobaczcie, jak ten kocioł pracuje. I oczywiście mamy temperaturę naszego kotła. Widzicie wszystko jak najbardziej stabilne z 60 minut. Tak samo z 2 godzin. Z 6 jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Także przejdźmy jeszcze do kolejnych ustawień. I tak jak Wam wspomniałem, algorytm naszego PIDU sam dostosowuje przerwę oraz dawkę między podawaniami. Jest to bardzo, bardzo dobre. I oczywiście mamy sondę lambda założoną. Mamy oczywiście tlen zadany 13,5, rzeczywisty 12,2. Jak najbardziej to jest spoko. Korekta dawki paliwa na 6%.
Obecna moc dmuchawy 53%, podawanie 5,7 sekundy, no i przerwę 61,2. Jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. No i moc kotła 46%. Algorytm jest naprawdę bardzo prawidłowo poprowadzony. Także myślę, że materiał ciekawy. Widzieliście, jak się oczywiście pali, o co w tym wszystkim chodzi. Nie boimy się oczywiście dmuchać na palniku SO200, także jest to ważne. Do zobaczenia, cześć!